Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Panie trenerze, taki dwumecz można powiedzieć, dziś i jutro, dwa ostatnie letnie sparingi. Jak widzieliśmy, że na ten dzisiejszy mecz desygnowano tylko tam część kadry zawodników. Jaki w ogóle jest plan na te dwa mecze? Plan jest taki, żebyśmy rozegrali w jak największym wymiarze czasowym każdy z tych zawodników, który jest, czyli 60-70 minut przynajmniej. No jutro też sobie zdajemy sprawę, że będziemy grać w upale. No, nie mamy na to wielkiego wpływu. Trudno być zdziwionym w środku lipca z drugiej strony, że będą upały, ale troszeczkę inaczej mieliśmy to poplanowane i gdzieś z takich przyczyn może trochę niezależnych od nas trzeba było ten drugi sparing organizować. Co do samej gry, myślę, że wyszliśmy bardzo bojaźliwie w tą pierwszą połowę. To był zespół wystraszony, to był zespół, nie wiem, na którym z jednej strony było widać taki duży spokój. Chciałoby się powiedzieć, że ten spokój był za duży, tak? Że przez to pozwalaliśmy przeciwnikowi się nakręcać. Na pewno w tej pierwszej połowie Piast dużo większa kultura gry, dużo lepiej się prezentowali na boisku od nas. Myślę, że druga połowa troszeczkę z nas już zeszło to ciśnienie i kilka akcji składnych cały czas jeszcze brakuje tego zgrania, cały czas jeszcze brakuje też takiej, myślę, jakości w tych ostatnich momentach tych akcji. Nie kończyliśmy akcji strzałem, ostatniego podania brakowało. No, na pewno to są momenty, które mogłyby też w jakiś sposób nas niepokoić, bo rzeczywiście tego czasu już za wiele nie ma. Z drugiej strony też wiemy, że ten skład jeszcze na pewno to nie jest skład wyjściowy, więc mamy jeszcze tydzień i jutrzejsze spotkanie na to, żeby jeszcze pewne aspekty sobie gdzieś tam poprawić. Myślę, że motorycznie wyglądaliśmy już dzisiaj dużo lepiej niż poprzednio, także mówię, ten czas pracuje tylko i wyłącznie na naszą korzyść. Mimo, że to tylko sparing, to dzisiaj na Cichą wielu kibiców przybyło. Widać, że już wszyscy wyczekują inauguracji nowego sezonu. Drużyna też już myśli o Zagłębiu Lubin? No, ta godzina zero się zbliża i nie ma co temu ukrywać. My musimy zrobić wszystko, żeby w spotkaniu w Lubinie zaprezentować się dobrze i tym kibicom sprawić radość dzisiaj. Dzisiaj rzeczywiście, no, niektórzy tu byli aż bardzo mocno zaskoczeni. Mnie już tutaj nic nie dziwi, także nie dziwię się, że dzisiaj taka frekwencja, ale myślę, że nawet goście gdzieś tutaj z podziwem patrzyli na nas dzisiaj podczas gry kontrolnej. Jutro ostatni już letni sparing, później taka atrakcja, myślę, że też dla drużyny, prezentacja. No tak, prezentacja w Chorzowie. Pierwszy raz będę na prezentacji w Chorzowie, a już troszeczkę tutaj jestem, także fajnie i myślę, że to też taki przed ostatnim tym tygodniem pracy, przed ostatnim tygodniem takiego już przed tym mikrocyklem tygodniowym, meczowym, fajne takie jeszcze spotkanie z kibicami.